Siema, z tej strony Xao i dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić lub usunąć wspomnienia. No dobra, a tak naprawdę to Was skłamałam, bo nie wolno usuwać wspomnień, ale to za chwilę Wam dokładnie wyjaśnię. Mamy tutaj sobie jakiś tam Simów, to pewnie poznajecie, rodzina Powab ze Złotego Lasu mojego. No i mam tu jakieś wspomnienia, na przykład u pana Aleksandra. Aleksander ma m.in. wspomnienia o jakiejś tam walce, jakiś tam wróg, który się zakochał, no takie pierdoły dosłownie. Ale ona ma tutaj całą masę tych wspomnień, na przykład ma jakiś tam, że umarł, pożar. No, coś tutaj wymyślimy, coś wymyślimy. No i te wspomnienia chcemy sobie zmienić albo usunąć. Na przykład, nie wiem, nie chcemy mieć wspomnienia o, na przykład tu o spotykamy się czy coś. I na przykład chcemy, żeby wspomnienie o śmierci, no jakiekolwiek. Zamiast być na przykład czerwone, to było zielone albo odwrotnie. No to to jest dosyć prosty, nieskomplikowany proces, ale mimo wszystko polecam Wam najpierw sobie zrobić kopię zapasową tego, co macie. Czyli w moim wypadku, tak jak mam tutaj grę, no to zrobić sobie kopię właśnie tej gry. Jak zrobić kopię? Mówiłam, w ogóle super, że Wam pokazuję to, czemu to pokazuję. W tym filmie dokładnie tutaj pokazuję, tam mam link, macie linka do tego filmu i tam możecie się odnaleźć właśnie, jak są te otoczenia porobione i tak dalej. Jak sobie zapisać taki save w bezpiecznym miejscu, tak żeby się nie usunęło to, co będziemy zaraz edytować. Do samej edycji potrzebujemy jednego programu i musicie wejść w link, który jest poniżej, ponieważ ten poprzedni link no nie działa z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego nie działa. No ale w każdym razie tutaj się pobiera, jak widzicie, chyba nawet nie ma wirusów, tylko pobiera się bardzo powoli, nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego tak słabo. Najczęściej instalujemy program i będziemy mieć to wszystko obcykane. Program jest w języku polskim, ktoś go przetłumaczył. Więc wchodzimy sobie właśnie w Simpę. Tutaj dajemy tak, wchodzimy sobie w Simpę. Ja tutaj polecam naprawdę używać tego w języku polskim, jeżeli nie znacie się na tym, co tutaj się dzieje. Bo są osoby, które mają właśnie w języku angielskim grę albo właśnie jakiś program typu Simpę, potem nie wiedzą, o co chodzi. No moim zdaniem lepiej już mieć po polsku i ogarniać mniej więcej, o co tu biega. Dobra, no to klikamy sobie w narzędzia, Neighborhood i przeglądarkę otoczeń. Czytają nam się otoczenia, które mamy u nas w grze. No i ja sobie szukam mojego złotego lasu, to jest mój złoty las. I otwieram, ja sobie tutaj otwórz. I tu na dole jest taki pasek, oto się musi załadować do końca. No jak już widzimy, załadowało się. Tutaj w tym drzewie zasobów, to jest drzewo zasobów, tę część. Klikamy sobie na Neighborhood Memory. I mamy, no tutaj mamy neighborhoody. I teraz mamy według rodzin. No i właśnie, tutaj możemy sobie wybrać rodzinę, która nas interesuje. No i w moim wypadku była to rodzina Powab, w której byłam. Mamy tutaj członków tej rodziny, którzy są w danym domu, bo to dokładnie powinno się nazywać dom. To jest dom rodziny Powab. I mamy tutaj właśnie dwóch simów. Możemy tutaj edytować każde jedno wspomnienie i dodawać nowe i usuwać stare i modyfikować te istniejące. No ale właśnie, mówiłam coś o tym, że nie wolno usuwać wspomnień. Tak, nie wolno absolutnie usuwać wspomnień. Nie usuwamy ich, bo może to prowadzić do tak zwanej korupcji otoczenia. Korupcja otoczenia, film oczywiście, także jest nie mój, ale bardzo go polecam obczaić. I w tym filmie właśnie zostało wytłumaczone, czym ta korupcja się objawia, czyli po prostu psucie otoczenia, no bo to jest taka kalka z języka angielskiego, a to nie jest do końca poprawna nazwa. W każdym razie tutaj widzimy właśnie te wspomnienia, które są i niektóre mają dopisek invisible i właśnie to oznacza, że dane wspomnienie jest niewidoczne dla nas. Czyli jeżeli będziemy wchodzić w te wspomnienia tego Steama, to ich nie będzie widać. No i właśnie tutaj to nie jest dla mnie do końca jasne, dlaczego tutaj mamy przeniesienie na poprzednie stanowisko Gossip About Cyril Zagani. Prawdopodobnie jest to odwołanie się po prostu jakby z rozmowy. I Steam może rozmawiać na ten temat, no i wtedy on sobie bierze tutaj te wspomnienia do tej rozmowy, bo tak właśnie działa w ogóle cała gra. No i właśnie, usuwając coś takiego, no możemy doprowadzić do naprawdę dużego cyrku. Więc jeśli ktoś chce sobie popsuć grę, no to jak najbardziej, fajnie. Wszystko można tutaj sobie porobić, żeby się zepsuła. My oczywiście tego nie chcemy. No i właśnie. Co zrobić z tym, żeby właśnie nie było widać jakiegoś wspomnienia? Czyli na przykład nie chcemy, żeby... Co my tu mamy? O, Albin Piwko i ja spotykamy się, przykładowo. Mamy takie wspomnienie. On ma to gdzieś tam sobie zaszyte. Chcemy, żeby tego nie było widać. Na dole, tutaj w opisie, mamy, czy dane wspomnienie ma być visible, czy ma być niewizible. My chcemy, żeby nie było widoczne, więc odznaczamy sobie, czyli tak, żeby nie było zaznaczone. I w tej chwili to wspomnienie jest niewidoczne dla nas. Czyli jeśli ja wejdę do tej gry, to nie będzie go widać. Ale tutaj się nic nie popsuje, po prostu ono będzie niewidoczne, ale nadal będzie zaszyte w tej grze. Kiedy coś takiego robimy, że coś zmieniamy, tutaj mamy przycisk zatwierdź i to zawsze zatwierdzamy. Dajemy zatwierdź i możemy robić dalej. Możemy tutaj dodać nowe wspomnienie i to robimy tutaj. Klikamy Create New i mamy tutaj, się takie pojawiło,
duża premia w pracy. Ono się pojawiło pod tym, które ja ostatni raz modyfikowałam, więc żeby ono było na początku na przykład wszystkiego, więc musimy dać down, 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 down. I dzięki temu to wspomnienie się pojawi nam tutaj na samym początku. Więc up to są te najstarsze wspomnienia, down to są te najnowsze wspomnienia. Teraz możemy je sobie edytować na dole, możemy też wcześniej sobie edytować. Klikając sobie tutaj, wybieramy jakie wspomnienie chcemy, żeby miał nasz sim. Na przykład możemy dać, w ogóle tu są takie wspomnienia typu pierwszy romans na boku, których na przykład nie ma w grze i w sumie nie wiem jak one działają, ale prawdopodobnie one, no nie bardzo, żeby tak, żeby były widoczne w ten sposób, bo są takie wspomnienia, które są w kodzie gry, ja się z nimi spotkałam przy naprawianiu tłumaczenia, a ich nie ma w grze samej, więc ja radzę uważać, jeżeli coś wam nie pasuje, no to raczej lepiej tego nie edytować. No dobra, to sobie dodamy wspomnienie na przykład wyprowadzka ze starego miejsca, na przykład. Oczywiście ono jest jako visible, czyli mamy zaznaczony ptaszek, że jest widoczny. Owner, czyli właściciel, kto będzie posiadać to wspomnienie. No to my oczywiście mamy Aleksandra Powaba. Tu możemy używać normalnej klawiatury, możemy wpisać i wtedy dopiero kliknąć. My sobie szukamy Aleksandra Powaba, mamy Aleksandra Powaba na samej górze. No i klikamy na niego, możemy też kliknąć mi, no też automatycznie ustawi. I tu mamy drugie, subject. To się tyczy tylko wspomnień, które zawierają imię innego sima. Czyli na przykład, no wyprowadzka starego miejsca nie będzie tego zawierać, ale... O, na przykład tutaj mamy subject i ja pocałowaliśmy się po raz pierwszy. Czyli klikając na przykład to, pocałowaliśmy się po raz pierwszy. Teraz wybierzemy sobie takie wspomnienie. Właścicielem jest Aleksander, a osoba, która jest subjectem, czyli pocałowaliśmy się po raz pierwszy, no to kto, z kim się pocałowaliśmy, no to musimy sobie wybrać sima. I wybieramy sima, na przykład, nie wiem, no, Adama Łańcucha wybierzemy. Co, chyba jest małym dzieckiem, coś takiego? Ja nie pamiętam nawet. Dobra, za czym będzie śmiesznie. Może to być także obiekt, no bo wiadomo, czasami jest tak, że jakiś był pożar i coś i to też może być. Z tym, że tutaj widzicie, to jest jakieś takie dziwne w ogóle. Tutaj jest jakiś czujnik i to trzeba się na tym znać. Więc jeżeli ktoś się zna, no to może się tutaj pobawić. Ja osobiście się tym nie bawię, bo to strach trochę. I teraz sobie dajemy zatwierdź. I jeszcze mamy raw data tutaj. Klikając tu, mamy pierwszy wiersz. I w tym wierszu, w drugiej kolumnie, mamy taki kod 0x0000. To znaczy, że wspomnienie jest pozytywne, a żeby wspomnienie było negatywne, zmieniamy 0 na końcu na czwóreczkę. Więc 0 to jest pozytyw, czwóreczka to jest negatyw. Teraz wspomnienie będzie negatywne, zaraz zobaczymy, czy to nam zadziała. I co ciekawe, trzeba o tym pamiętać, jeżeli będziemy... O kurde, coś tu... Aha, bo tu jak robimy rolką, no to super, to się zmienia świetnie, no więc nie róbcie tutaj rolką. Niektóre wspomnienia już same w sobie są albo pozytywne, albo negatywne. Oczywiście można je zmienić tutaj właśnie tym sposobem z raw datą. Jednak ich treść nie będzie negatywna albo pozytywna, no zależy na jakiej nam zależy. Więc mamy na przykład Marcelinę i ona chce mieć jakieś tam wspomnienie, na przykład mamy, o, subject odmówił Barabara w miejscu publicznym, więc mamy tutaj dopisek rejected, czyli jest to, no, negatywne. Tutaj na przykład mamy, rozpoczął kolejny etap życia bez problemów, więc mamy good, ale tu mamy już, że rozpoczął kolejny etap życia z problemami, bad. I mogę sobie wybrać to bad i zmienić na good, ale jeżeli ja to zmienię tym sposobem z raw datą, to niestety, ale przez to będzie mieć negatywny podpis, więc no nam to się trochę tak... Nie będzie dodawać, nie? No i tak jak mówię, możemy wpływać tak samo właśnie na istniejące już wspomnienia, czyli te, które już tutaj są, możemy je edytować w jakiś tam sposób, czyli na przykład, żeby dożyczyły kogoś innego, tu na przykład mamy obiekt omlety, potrawa, która mi nie wyszła, omlety. No i tutaj właśnie mamy omlety zaznaczone. Możemy nawet tutaj chyba dać imię sima, jeśli się nie mylę, i wtedy to by było śmiesznie, ale nie wiem, czy to gry nie uszkodzi, więc ja się wolę nie bawić w takie coś. No ale da się tak, to da się zrobić, no nie powiem, że nie. No to mam nadzieję, że to chociaż będziecie wiedzieć. No to dobra. Mamy to zrobione, mamy dodane to wspomnienie z tym pocałunkiem, z Adamem Łańcuchem. Zapisujemy sobie jeszcze tutaj, zapisz pakiet, ile pomieliło i wychodzimy. I uruchamiamy grę. No to jesteśmy w rodzince, patrzymy jakie tu mamy wspomnienia. O, a co my tu mamy? Negatywne wspomnienie. Ale tak jak mówiłam, o super, Adam to był nastolatek. No to jak mówiłam, nawet jeśli wspomnienie tutaj jest zaznaczone jako negatywne, to mimo wszystko i tak podpis mamy pozytywny. Niestety, tak jest zbudowana ta gra, nie mamy jakby wpływu na to. No ale tak samo to wspomnienie także moglibyśmy zrobić na zielono, jednak i tak podpis byłby negatywny. No dobra, to teraz czas coś powiedzieć odnośnie modu Tattered Diary, czyli innymi słowy modu, który pozwala nam dodawać wspomnienia dla simów w grze. Ten mod widzieliście już u mnie w moim Miłowie, ponieważ ja go używam tam, żeby po prostu pamiętać, co zrobiłam w ostatniej rozgrywce. Jednak ja używam starej wersji modu, to po pierwsze,
a po drugie ja zmodyfikowałam go pod siebie i te podpisy mam też pod siebie, więc on jest zupełnie inny niż ten, który jest tutaj. Jest to na bazie tego modu robione, ale nie jest to to samo, więc... Tak, macie link do Tethered Diary, oczywiście w opisie. Ściągamy go sobie, wypakowujemy każdy mod do gry. Jedyne, czym różni się ten mod, no to tutaj mamy każde wspomnienie jako osobny pliczek, więc musicie wszystko dokładnie stąd wypakować i najlepiej rzucić to do jakiegoś osobnego folderu. I jeszcze jedna ważna sprawa, jeżeli jakikolwiek sim dostanie wspomnienie stąd, to usuwając tego moda, już nic nie możemy zrobić. Już nie możemy go usunąć, bo po prostu gra się nam zepsuje. W sensie ten zapis się nam zepsuje, to otoczenie, którym używaliśmy tego moda. Więc jeżeli chcecie go używać, to musicie wiedzieć o tym, że nie możecie już go wyrzucić. Ewentualnie zrobić sobie kopię zapasową, przetestować i stwierdzić, że a, będę go używać, no to wtedy sobie normalnie używać, albo po prostu wywalić tego moda i ten save z powrotem wsadzić. Ja wam pokażę, jak to działa. No okej, więc skąd wziąć ten pamiętniczek? Oczywiście tryb kupowania. Wchodzimy sobie w różne i trzy kropeczki i tutaj mamy taki piękny pamiętniczek. Ten pamiętnik umieszczamy sobie, gdzie chcemy go mieć. No na przykład tutaj na płeczce ja sobie umieszczę. Dobrze go mieć gdzieś na widoku, żeby go nie zgubić. I teraz tak, możemy sobie pododawać nowe wspomnienia, które tutaj nam autorka przygotowała. Jest także poradnik, jak samemu robić swoje wspomnienia, jednak ja już na tym etapie, którym no, jest no, zrobiony ten poradnik, no to ja już na przykład się nie miałam odnaleźć. No niestety dla mnie jest zbyt skomplikowany. Na poprzedniej wersji mi się o wiele lepiej robiło, dlatego mam z poprzedniej wersji jeszcze wspomnienia. No więc tak, mamy tutaj podział na różne kategorie, czyli na przykład education, family, vacation i tak dalej. Pewnie dałoby się to przetłumaczyć na język polski, jednak dla mnie to już jest za dużo roboty i szczerze mówiąc się tym nie zajmę. Na przykład damy sobie edukację i damy, że nas wykopali. I teraz nam się tu pojawi wspomnienie, że no, że wywalony jest, wywalony. Studenckie życie najwyraźniej nie jest dla każdego. Możliwe, że to jest jeszcze przetłumaczone moje wspomnienie. Nie przypominam sobie, żeby to były ogólnie te rzeczy... dokładnie, tak, to jest jeszcze moje wspomnienie, które jest przetłumaczone w plikach tej... no w plikach po prostu tego moda. I te wspomnienia nam się tutaj dodają. Mamy też, no, na przykład simka, albo sim, no w sumie ogólnie to sim. Sim stracił dziecko, czyli poronił. No i możemy dodać, że Marcelina poroniła. I mamy, że Marcelina poroniła. Bo ten właśnie mod pozwala nam odnosić te wspomnienia do danego sima. Prawdopodobnie sima na parceli, który jest. I dzięki temu możemy sobie właśnie tutaj te wspomnienia pododawać. Z tym, że tak jak mówię, jeżeli tutaj już coś dodaliśmy, to usunięcie tych wspomnień, tego moda ogólnie, usunęła te wspomnienia, jeżeli usuniemy te wspomnienia, no to mamy już zepsuty save, więc to trzeba ostrożnie robić, ale jest takie coś. No ja używam tego, ja ani razu nie wyciągnęłam tego moda, więc ja się już nie boję. No okej, no to będzie tyle na dzisiaj. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odnośnie dodawania wspomnień, to zadawajcie mi je w komentarzu. Zobaczymy, czy da się coś zrobić. Generalnie wszystkie pytania odnośnie gry najlepiej kierować w pierwszej kolejności na naszą grupę Kartofle Chaosu, na którą zapraszam. Tam postaramy się najbardziej pomóc, bo nie tylko ja tam jestem, ale też Szczęśliwy Ziemniak, też jest bardzo dużo osób, które się znają, więc myślę, że razem dojdziemy do jakichś wniosków. No i oczywiście tam łatwiej jest pomóc, bo tam obrazki możecie pododawać, screeny, co tam robicie, więc na pewno będzie łatwiej pomóc. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wiem wszystkiego na ten temat, więc jeżeli zrobiłam jakąś głupotę, no to jest bardzo możliwe, bo ja używam tylko takich metod, takich poradników i znam tylko takie metody, które opisuję też tutaj po polsku, bo w sumie opierałam się na poradnikach angielskich i ja sama tak edytowałam wspomnienia w moich rozgrywkach. Dobra, zapraszam was jak zawsze na mojego Instagrama, na Facebooka, na Twitcha, na którym niedługo pojawią się streamy. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.